Drodzy bracia i siostry, ostatnio od jakiegoś czasu omawiamy temat opatrzności Bożej. Może jest to trochę trudne słowo, ale można powiedzieć, że jest to taki sposób zarządzania światem stworzonym przez Stwórcę, przez Niego, który polega na takim kierowaniu sprawami, że Bóg po prostu sprawuje opiekę nad człowiekiem, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy są Mu oddani, którzy do Niego należą. Poruszyliśmy już kwestię ostatnio, czy Bóg obiecuje łatwe życie, czy niełatwe. Na pewno szczęśliwe, ale nie zawsze łatwe. Teraz chciałbym, abyśmy poruszyli taki temat, pierwszą część tego tematu. Niełatwe życie sług Bożych. Bowiem mamy dzisiaj do czynienia z takimi upiększonymi wersjami Ewangelii, które głoszą, że kiedy nawracamy się, to będziemy piękni, zdrowi, szczęśliwi i bogaci. Więc jest to tak zwana prosperity gospel, Ewangelia sukcesu. Przypatrzmy się, czy rzeczywiście z czymś takim mamy w Słowie Bożym do czynienia. I czy też może mamy jakąś drugą skrajność Ewangelii klęski. Chcemy omówić dzisiaj niektóre postaci opisane w pismach Starego Przymierza, ale to jest dopiero początek. Będziemy omawiać więcej postaci, jak Bóg da. Dzisiaj skupimy się na trzech osobach, na Hiobie oraz na Abrahamie i jego żonie Sarze. Jeśli chodzi o Hioba, to pierwszy rozdział księgi noszącej jego imię donosi, że był to człowiek nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Zaraz werset pierwszy wskazuje na taką jego cechę. Ten człowiek poniósł ogromne straty jako tak prawy mąż Boży. Można tak powiedzieć, że wiodło mu się tak, jakby był bezbożny. No, nieszczęścia go spotkały i to jedno za drugim. Zacznijmy od wersetu drugiego. Tutaj czytamy, że urodziło mu się 7 synów i 3 córki i wszystkie te dzieci zginęły, o czym mówi 18 i 19 werset. Twoi synowie i twoje córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata. Wtem gwałtowny wicher zerwał się od pustyni i uderzył na 4 węgły domu. Także on zawalił się na młódź i zginęli. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Także tragiczna sytuacja. Wszystkie dzieci zginęły. Gdy czasem komuś ginie jedno dziecko, to już jest ogromny ból, ogromne cierpienie. Pamiętamy, jak Jakub ubolewał, że ukochany jego syn Józef, jak myślał, zginął. Przynajmniej upozorowali to, że zginął jego bracia. Ale kiedy potem odzyskał Józefa, jakże był szczęśliwy. Także utrata nawet jednego dziecka jest wielkim bólem, a tutaj utracił wszystkie dzieci, wszystkich 10 dzieci. Był też człowiekiem zamożnym, posiadał liczne stada zwierząt. W ówczesnej kulturze oznaczało to zamożność. Wiemy, że ze zwierząt był pożytek. Z niektórych zwierząt czerpano mleko, z innych też mięso, skóry. I tutaj czytamy w wersetach 14 i 15 pierwszego rozdziału Księgi Hioba. Woły orały, a oślice pasły się obok nich. Wtem napadli Sabejczycy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Jacyś nieprzyjaźni ludzie z nieprzyjaznego plemienia nie tylko, że zagrabili część majątku Hioba, ale też pozabijali jego sługi. Podobna myśl jest w wersecie 17. Chaldejczycy wystawili 3 chówce, napadli na wielbłądy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Także tragiczne
dzieje. Nie dość na tym, to Hiob jeszcze utracił zdrowie. Drugi rozdział, werset 7 powiada: i odszedł szatan sprzed oblicza Pana i dotknął Hioba złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy. Jakże bolesne cierpienie. Jeden wrzód już powoduje przykrości, złe samopoczucie, a co dopiero złośliwe wrzody, i to na całym ciele, prawda? Czytamy, że wtedy ten wziął sobie skorupę, aby się nią skrobać, i siedział w popiele. Wcześniej Hiob cieszył się pełną opieką Boga i jego błogosławieństwem, o czym zawiadamia Pana Boga szatan w 10 wersecie. Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. Także on cieszył się pokojem, błogosławieństwem, a teraz znosił próbę, teraz znosił doświadczenie. Czy pozostanie wierny Bogu pomimo niepowodzeń? Czy zwątpi w dobroć Bożą pomimo tak wielkich doświadczeń? Innym cierpieniem dla Hioba było to, że jego żona zwątpiła. Drugi rozdział, werset 9 zawiera jego słowa, jej słowa: czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złorzecz Bogu i umrzyj. Ona upadła na duchu. Ona zaczęła wątpić. Podobnie dzisiaj niekiedy chrześcijanie cierpią, kiedy ich współmałżonek traci wiarę albo ulega zwątpieniu, ulega depresji duchowej i nie jest wsparciem, wręcz przeciwnie, jest utrapieniem na duchu. Wtedy też jest trudno w takim małżeństwie, w takiej rodzinie. Miał też Hiob problem z trzema przyjaciółmi, którzy go odwiedzili. Póki wyrazili mu współczucie, póki płakali głośno, a nawet towarzyszyli mu w milczeniu, było dobrze. Ale kiedy zaczęli mówić, było coraz gorzej. Jeden z nich nawet się przyznał, że otrzymał objawienie od jakiegoś ducha. I rzeczywiście Bóg potem podsumował, Stwórca, ich wypowiedzi, że nie mówili prawdy o mnie, jak mój sługa Job, inaczej Hiob. Nie mówili prawdy, mówili takie sztampowe hasła, takie slogany, że człowiek prawy to zawsze mu się dobrze dzieje, ma pełnię błogosławieństwa Bożego, a ten, któremu się nie wiedzie, to musiał zgrzeszyć. Ba, jeden z przyjaciół Hioba powiedział nawet, zasugerował, że jego synowie musieli zgrzeszyć, dlatego to wszystko spotkało go. Więc widzimy, jak niełatwe to było doświadczenie. Jego przyjaciele go pognębiali, aż powiedział im: marni z was wszystkich pocieszyciele. Pojawia się potem postać Elihu, który jako młody człowiek mówi pewne mądrości. Już jest bliżej prawdy Bożej niż trzej przyjaciele Hioba. Mówi na przykład: oto Bóg jest wzniosły w swym działaniu, gdzież jest taki wychowawca, albo w innym przekładzie nauczyciel, jak on wskazuje na Boga jako nauczyciela. Zachęca Hioba do przemyślenia tego, kim jest Bóg, i w końcu przemawia sam Bóg. Nie odpowiada mu na pytanie, dlaczego dopuszcza zło, dlaczego Hiob tak cierpi, ale przedstawia mu cuda stworzenia Bożego i Hiob wtedy rozumie i, jak mówi w 42 rozdziale: wiem, że ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Ale czy to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem? I chociaż Bóg powiedział o nim, że mówił o nim prawdę, to jednak Hiob zapędził się w usprawiedliwieniu siebie, w usprawiedliwianiu siebie, bronieniu siebie. Za bardzo skupił się na sobie, na swoim cierpieniu i też nie znał w pełni Boga, ale w końcu, dzięki temu, że Bóg mu się objawił, powiedział w 42 rozdziale, w wersecie 5, jest to zapisane: tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię.
Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. I na koniec ten sługa Boży tej próby miał większe błogosławieństwo niż przed nadejściem próby. 42 rozdział, 12 i 13 werset mówi: a Pan błogosławił ostatnie lata Hioba więcej aniżeli początkowe, tak iż miał 14 tysięcy owiec, 6 tysięcy wielbłądów, 1000 par wołów i 1000 oślic. Miał także 7 synów i 3 córki. I czytamy, że te córki były wyjątkowo piękne. Czytamy też, że żył Hiob jeszcze 140 lat i oglądał swoje dzieci i swoich wnuków aż do 4. pokolenia. I umarł Hiob stary i syty dni. Także to był wierny sługa Boży, nie miał łatwego życia, ale to nie znaczy, że nie doznawał szczęścia, nie doznawał błogosławieństwa, że po czasie burzy i naporu, po czasie właśnie ogromnych prób i doświadczeń nie przyszło ukojenie. On doświadczył już ukojenia za życia i odwrócenia ciężkiego losu. Wielu sług pańskich jednak nie doświadcza tego. Dopiero w przyszłym Królestwie Bożym tego doświadczą. Ale ktoś może powiedzieć: no tak, bracie, Hiob to ciekawa postać taka, ale raczej wymyślona. No prawdopodobnie to tak dydaktyczna jest tylko opowieść, on nie istniał. Ale co czytamy w księdze Ezechiela, 14 rozdział od 12 wersetu? I doszło mnie słowo Pana tej treści: synu człowieczy, jeżeli jaki kraj zgrzeszy przeciwko mnie, dopuszczając się niewierności, i ja wyciągnę swoją rękę przeciwko niemu i uszczuplę jego zapasy chleba i ześlę na niego głód i wytracę z niego ludzi i bydło, to choćby nawet byli z nim ci trzej mężowie, Noe, Daniel i Job, wybawiliby przez swoją sprawiedliwość tylko swoje własne dusze, mówi Wszechmocny Pan. Wszechmogący Bóg wymienia Noego, Daniela i Hioba jako prawdziwe postaci historyczne. To jest Słowo Boże, to nie są jakieś żarty, to nie są jakieś wymysły, jakieś baśnie. Jakub z kolei pisze w 5 rozdziale, w wersecie 11, ten Jakub, który był podporą Kościoła w Jerozolimie: oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Zobaczmy. Nawiązanie znowu do tego wiernego sługi Bożego Hioba, ale też do wielkiej litości i miłosierdzia Bożego, które było nad nim. I drodzy, musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że taką ogromną próbą, jakiej nieraz doświadczamy, jest to, czy nie zwątpimy w dobroć Boga naszego. Bo nieraz są takie sytuacje, tak trudne, tak ciężkie, czy to problemy rodzinne, czy w miejscu pracy, czy zdrowotne, czy utrata sił, utrata sprawności, zdrowia, że trudno nam może niekiedy śpiewać: wiem, nie zawiedzie mnie Pan. Czujemy się jakby zawiedzeni, że nie spodziewaliśmy się, że to życie chrześcijańskie będzie tak trudne, że też może życie w rodzinie będzie przynosiło tyle różnych niełatwych doświadczeń. Ale nigdy nie wątpmy w dobroć Boga. On zgotuje też nam dobre zakończenie, niekoniecznie tutaj na ziemi, ale w przyszłości w Królestwie Bożym. Niemniej już teraz niejednokrotnie odmienia nasz los, tak jak los Hioba. Nieraz daje ukojenie po dniach trudnych, nieraz daje właśnie wybawienie z różnych utrapień. Przyjrzyjmy się teraz, drodzy, Abrahamowi. Abraham to nasz ojciec wiary i to ojciec wiary nie tylko tych, którzy wywodzą się z Żydów rodowitych, z jego potomków, ale też z pogan, którzy uwierzyli tak jak on Bogu. To jest człowiek, który jest dla nas ciągle żywym przykładem.
On opuścił zaawansowane cywilizacyjnie Ur Chaldejskie, miasto, gdzie mieszkał w domu. Porzucił wygody. Odkrycia archeologiczne wskazują, że znano tam nawet już kanalizację, że znano tam gry planszowe, że generalnie było to miejsce luksusowe jak na owe czasy. I Abraham nie był wtedy już młody i można powiedzieć po ludzku, że sobie pogorszył, bo do końca życia mieszkał w namiotach, nie mając nawet prawa własności do ziemi, na której się osiedlił. Zaufał Bożej obietnicy. Przeczytajmy o tym, jak pięknie to streszcza Szczepan, sługa Chrystusa, pierwszy męczennik w dziejach Zgromadzenia Bożego, Kościoła Bożego. Zobaczmy Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, od 2 wersetu. Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie. I rzekł do niego: opuść ziemię swoją i rodzinę swoją i idź do ziemi, którą ci wskażę. Wtedy wyszedł z ziemi chaldejskiej i zamieszkał w Haranie. A stamtąd, gdy umarł jego ojciec, przesiedlił go do tej ziemi, w której wy teraz mieszkacie. I nie dał mu w niej w posiadanie ani piędzi ziemi, lecz obiecał, że dają jemu w posiadanie jego potomstwu, chociaż jeszcze nie miał dziecięcia. I to jest niezwykle interesujące, że opuścił miejsce jedno, gdzie miał bardzo dobre warunki bytowe i zamieszkał w skromniejszym miejscu. Na czym polegała różnica? Pewne światło rzuca na ten temat Księga Jozuego, która wyjaśnia nam, kim byli przodkowie Abrahama. Zajrzymy do Księgi Jozuego, 24 rozdział, werset 2. Dawnymi czasy mieszkali za rzeką ojcowie wasi, Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nachora, i służyli innym bogom. Wtedy zabrałem ojca waszego Abrahama zza rzeki i prowadziłem go po całej ziemi kananejskiej i rozmnożyłem jego potomstwo, dałem mu bowiem Izaaka, a Izaakowi dałem Jakuba i Ezawa. To mówi Bóg, prawdziwy Bóg Jahwe, Bóg Izraela, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Zobaczmy, przodkowie Abrahama służyli innym bogom. Abraham miał alternatywę, tak naprawdę, zostać tam, gdzie wokół niego były bożki, owszem, był luksus na owe czasy, ale były bożki, albo pójść tam do ziemi obietnicy i być blisko Boga. Czasem lepiej mieszkać w namiocie, a blisko Boga, niż w pięknym domu, a być otoczonym bożkami, grzechem, pogaństwem. List do Hebrajczyków wyjaśnia bardzo pięknie, co do wyboru, jakiego dokonał Abraham, jak niezwykłe to było, że jego wiara sięgała dalej. 11 rozdział listu do Hebrajczyków, przeczytajmy od 8 do 10 wersetu. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Zatrzymajmy się przez chwilę nad tym. Wielu z nas lubi sytuacje przewidywalne, wielu z nas lubi ogarnąć wszystko, jak to mówimy. Szczególnie nasze siostry, żony i matki lubią mieć przewidywalne sytuacje, czuć bezpieczeństwo, chcieć, żeby wszystko było po ich myśli, jak one zaplanują. A tutaj Stwórca wymaga od Abrahama, aby poszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Na pewno to było niełatwe dla niego i dla Sary. I czytamy dalej. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Dlaczego stał się takim obcym przybyszem w tej ziemi obiecanej przez Boga? Bóg mu obiecał,
że jego potomstwo będzie liczne jak gwiazdy, że otrzyma ziemię Kanaan. On uwierzył Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. On uwierzył Bogu na słowo. I dzisiaj tak samo jest. Nie można powiedzieć, że miłujemy Boga i szanujemy Go, jeśli nie wierzymy Jego spisanemu, obiecanemu słowu, słowu obietnicy. I on oczekiwał Królestwa Bożego, pewnego miasta. Czytamy tu o mocnych fundamentach, tak naprawdę niewzruszonych, bo nieco dalej, w 12 rozdziale listu do Hebrajczyków powiedziano, że są to takie wartości, którymi wstrząsnąć nie można, w przeciwieństwie do rzeczy stworzonych, które podlegają wstrząsowi i ulegają zmianom. Natomiast Królestwo Boże to jest niewzruszona skała. I tutaj od 13 do 16 wersetu czytamy: wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Także oni byli gośćmi i pielgrzymami na ziemi i nie doczekali się spełnienia obietnic, ale oczekiwali tej niebiańskiej ojczyzny, tego Królestwa Bożego. I Bóg się ich nie powstydził, choć, jak się przekonamy, nie byli to ludzie bez wad, bez grzechu. Abraham i jego żona Sara nie byli doskonali. Sara próbowała, można tak to w cudzysłowie ująć, pomóc prawdziwemu Bogu, aby wypełnić obietnicę, że da im męskiego potomka, bo Bóg im to obiecał. Pokierowała się ówczesnym świeckim zwyczajem, który został ustanowiony w pogańskim prawie zwanym kodeksem Hammurabiego. To prawo stanowiło, że niepłodna żona miała możność, zgodnie z ówczesnym prawem, dać mężowi niewolnicę za nałożnicę, ale potomstwo narodzone z tej nałożnicy miała zachować ta niepłodna żona dla siebie. I tak rzeczywiście Sara uczyniła, była już, pamiętajmy, starszą osobą i ciągle od lat nie mogła mieć dziecka. I czytamy właśnie o Sarze, jeszcze nazywanej Saraj, w 16 rozdziale Księgi Rodzaju, pierwszej Mojżeszowej, w ten sposób. A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę, Egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama: oto Pan, w tekście oryginalnym Jahwe, odmówił mi potomstwa, obcuj proszę z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abram rady Saraj. Wzięła więc Saraj, żona Abrama, niewolnicę swą Hagar, Egipcjankę. Było to po 10 latach pobytu Abrama w ziemi kananejskiej. Więc zobaczmy, 10 lat i ciągle nie widać potomka. I dała ją za żonę mężowi swemu Abrahamowi. Zatrzymajmy się nad tym przez chwilę. Czyż my także nie przesiąkamy nieraz zwyczajami czy stereotypami, jakimiś priorytetami zewnętrznego świata, który nas otacza, często dalekiego od Boga? Saraj też się pokierowała ówczesnym stereotypem, ówczesnym zwyczajem. My też czasami przesiąkamy jakimiś tendencjami, jakimiś nawykami, jakimś sposobem myślenia świeckim, wcale niezgodnym ze Słowem Bożym. Tamci słudzy Pańscy nie byli wolni od tego i my nieraz nie jesteśmy. Ale tak nie powinno być. I zobaczmy, czy z tego
pomagania Panu Bogu, żeby szybciej był potomek, wyszło coś dobrego. Tak naprawdę wnikły stąd same problemy. Zobaczmy werset 4. A on obcował, to znaczy Abraham, z Hagar i poczęła, lecz gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła pogardać panią swoją. Tu musimy zrozumieć ówczesną kulturę. Według ówczesnej kultury brak potomstwa był hańbą dla kobiety. Nie tak jak dzisiaj, że po prostu w opinii feministek kobieta nie ma wielkiego zaszczytu, jeśli rodzi dziecko i opiekuje się nim w domu. Nie. Wtedy to był wielki zaszczyt, wielka taka chluba, że kobieta mogła mieć dziecko. I to było normą, natomiast hańbą było, jeśli nie mogła mieć dzieci. I pierwsza księga Samuela pokazuje nam analogiczną sytuację. Pewien człowiek wierzący, Żyd, miał dwie żony, Elkana. Jednej było na imię Anna, drugiej Peninna. Peninna miała dzieci, a Anna była bezdzietna. I właśnie jej przeciwniczka, druga żona, tak, bo wtedy miał dwie żony, wyrządzała jej liczne przykrości i upokarzała ją dlatego, że Pan uczynił ją bezpłodną. O czym mówi werset 6, pierwszego rozdziału pierwszej księgi Samuela. Później, owszem, Bóg się zmiłował nad Anną i dał jej potomstwo. Więc musimy zrozumieć tamtejszą kulturę, gdzie płodność była normą, a brak dzieci, no, hańbą. Szczególnie dla kobiet. I widzimy, że Hagar zaczęła pogardzać swoją przełożoną, swoją właścicielką, niewolnica. I to nie koniec kłopotów na tym. Werset 11 i 12 zawiera słowa anioła Jahwe skierowane do Hagar. Oto poczęłaś i urodzisz syna i nazwiesz go Ismael, bo Pan usłyszał o niedoli twojej. Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu i będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich. I czyż tak nie jest? Czyż potomkowie Ismaela to nie byli ludzie dzicy, walczący z innymi? Rzeczywiście można powiedzieć, że przynajmniej niektóre plemiona arabskie pochodzą od Ismaela i zdradzają takie cechy. I widzimy, z tego wyszły kłopoty. I my też nieraz próbujemy pomóc Panu Bogu, gdyż mamy silne pragnienie osiągnięcia pewnych celów. Ja także nie tak dawno próbowałem po ludzku, ludzkimi środkami pomóc Stwórcy, ale musiałem z tego pokutować, bo wyszedł z tego grzech. Bóg jednak i nasze złe decyzje potrafi obrócić w coś dobrego, potrafi nas skarcić, pouczyć i uczynić coś dobrego. I jeśli chodzi o potomków Ismaela, to są wśród nich wierzący chrześcijanie. W ogóle w tak zwanej Palestynie, części arabskiej, Izraela, też mieszkają chrześcijanie. Niedawno czytałem fragment wywiadu z pewnym przełożonym wspólnoty chrześcijańskiej na tym terenie. Także Bóg wśród różnych ludzi ma swoich sług. Nie powinniśmy mieć niechęci do żadnego narodu. Wśród Arabów są ludzie wierzący w Chrystusa, wśród Żydów są też tacy. Są też i inni. W każdym narodzie miły mu jest ten, jak powiedział apostoł Piotr, który się Boga boi i postępuje sprawiedliwie. Ciekawe jest proroctwo zawarte w księdze Izajasza, wskazujące, że nawet trudne narody, niekiedy przeciwne ludowi Bożemu, miały służyć Bogu. Że Bóg te nasze nieraz problemy obraca w coś dobrego. Tak dla z ciekawości, może mało znany jest ten fragment, zajrzyjmy do Księgi Izajasza, 19 rozdział od 21 wersetu. Wtedy objawi się Pan Egiptowi i Egipcjanie poznają w owym dniu Pana i będą przynosić ofiary krwawe i ofiary z pokarmów i będą składać Panu śluby i spełniać je. A gdy Pan będzie smagał Egipt, smagał i leczył,
Wtedy nawrócą się do Pana, a On da im się ubłagać i uleczy ich. W owym dniu prowadzić będzie droga z Egiptu do Asyrii. Asyryjczyk uda się do Egiptu, a Egipcjanin do Asyrii. I Egipcjanie wraz z Asyryjczykami będą służyć Panu. W owym dniu będzie Izrael jako trzeci razem z Egiptem i Asyrią błogosławieństwem na ziemi, którą pobłogosławi Pan zastępów, mówiąc: niech będzie błogosławiony mój lud Egipt i dzieło moich rąk Asyria i moje dziedzictwo Izrael. Jaki piękny obraz, prawda? Można w to wpisać też Arabów, różnych ludzi, którzy mieli wspólnie służyć, i to się wypełniło tak naprawdę dopiero w zgromadzeniu dzieci Bożych w Kościele. Więc widzimy, jak to jest, i mogę powiedzieć jako ciekawostkę, że poznałem naszą siostrę wierzącą, która wywodzi się z kościoła asyryjskiego, a zamieszkała w Polsce. Zastanówmy się jednak nad Sarą bliżej, bo trochę poświęciliśmy uwagi Abrahamowi. Na chwilę zwróćmy uwagę na Sarę. Sara miała szczęśliwe życie, ale nie zawsze łatwe. Dwukrotnie groziło jej to, że zostanie po prostu siłą włączona w harem króla. Pierw faraon chciał ją pozyskać dla siebie, o czym mówi 12 rozdział Księgi Rodzaju, wersety 14 i 15. Zobaczmy. Gdy Abram przybył do Egiptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta, to znaczy Sara, była bardzo piękna, a gdy ujrzeli ją dworzanie faraona, wychwalali ją wobec faraona i zabrano tę kobietę do pałacu faraona. Widzimy, jaki problem? Jednak Bóg obrócił to w dobro. Czytamy dalej w wersecie 16. Ze względu na nią wyświadczał Abramowi dobrodziejstwa, także miał owce, bydło, osły, niewolników i niewolnice, oślice i wielbłądy. I werset 20. Potem rozkazał faraon ludziom swoim, aby odprowadzili go, to znaczy Abrahama, wraz z żoną jego i wszystkim, co do niego należało. Zorientował się faraon w końcu, że to jest żona Abrahama, a nie jego siostra, i odeszli z tamtej krainy, ale znacznie bardziej pobłogosławieni majątkiem. 20 rozdział opisuje sytuację z kolei z Abimelechem, pewnym królem. Niektórzy twierdzą, że Abimelech to był bardziej tytuł niż imię. Bardzo możliwe, że tak. I 20 rozdział, wersety 1 i 2 mówią tak, Księgi Rodzaju. Potem wyruszył stamtąd Abraham do ziemi Negeb i mieszkał między Kadesz i Szur, a następnie przebywał w Gerar. I mawiał Abraham o swej żonie Sarze. Ona jest moją siostrą. To też Abimelech, król Geraru, posłał i wziął Sarę. Czyli znowu chciał włączyć do swojego haremu Sarę. Ale Bóg znowu obrócił to w dobro. Werset 16 mówi tak. Do Sary zaś rzekł: oto daję bratu twemu 1000 srebrników. Niech to będzie dla ciebie osłoną przed podejrzeniami w oczach tych wszystkich, którzy są z tobą, także wobec wszystkich jesteś uniewinniona. O co chodzi? Abraham nie mówił całej prawdy. Kazał jej mówić, że jest siostrą Sarze jego. Ona naprawdę była siostrą, jak mówi werset 12, 20 rozdziału, i mówi: ona jest naprawdę siostrą moją, jest córką ojca mojego, choć nie córką matki mojej. Pomimo to została żoną moją. To była przyrodnia siostra, która została jego żoną. Jeszcze zatrzymajmy się trochę na Sarze. Bóg właśnie pomimo tych sytuacji wyprowadzał ich z tych kłopotów. Jest to zgodne też z psalmem 105. Psalm 105, zobaczmy, mówi, jak Bóg traktował tych sług. Czytamy w wersecie 14 i 15. Nikomu nie dozwolił ich krzywdzić i z powodu nich karał nawet królów. Nie tykajcie pomazańców moich i nie czyńcie nic złego prorokom moim. I jeszcze może o Sarze. Była źle traktowana przez niewolnicę Hagar, już czytaliśmy, ale też cierpiała wielką przykrość, ponieważ Ismael był krzywdzicielem Izaaka.
tego dziecka obietnicy, które w końcu urodziło się w cudowny sposób Abrahamowi i Sarze. I właśnie Izaak był ofiarą poniżania. Czytamy w 21 rozdziale od 8 do 10 wersetu. A gdy dziecię podrosło i zostało odstawione od piersi, Abraham wyprawił wielką ucztę w dniu odstawienia Izaaka. A gdy Sara ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, którego ta urodziła Abrahamowi, szydzi z jej syna Izaaka, rzekła do Abrahama: wypędź tę niewolnicę i jej syna, nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem. Także to było też bolesne. Wyobraźmy sobie, że naszemu dziecku małemu, tak, ktoś tak dokucza, ktoś poniża, ktoś ubliża. Jest to bolesne. Także Sara miała szczęśliwe życie, ale nie znaczy, że wolno od problemu. Bóg tego nie obiecał. Ale w kontekście właśnie tej sytuacji Bóg obiecał Abrahamowi: tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Zapamiętajmy to dobrze. Tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Także Izaak miał być następcą Abrahama i przez niego miał być kontynuowany ród ludu Bożego. Aż tu przychodzi na Abrahama największa próba. O tym mówi 22 rozdział, że po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie. A on odpowiedział: otom ja. I rzekł: weź syna swego, jedynaka swego Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Zobaczmy, Bóg podkreślił, że to umiłowany był syn, on się na starość urodził. To była perełka dla Abrahama i Sary. Abraham jednak wstał wczesnym rankiem i chciał złożyć Bogu w ofierze swojego umiłowanego chłopczyka, synka. To jest tajemnicza historia. Ktoś może powiedzieć, że Bóg chciał wypróbować Abrahama, czy Izaak nie jest jego bożkiem, czy on nie jest ślepo zakochany w swoim synu bardziej niż w Bogu, jeśli można tak powiedzieć. Tak, ale bardziej musimy spojrzeć na to, że Abraham wierzył Bożej obietnicy, o której przed chwilą czytaliśmy w 21 rozdziale, w wersecie 12 Księgi Rodzaju pierwszej Mojżeszowej, że tylko od Izaaka będzie nazwane potomstwo twoje. Abraham święcie w to wierzył. Oczywiście Bóg nie popiera składania ofiary z ludzi i tak pokierował opatrznościowo wydarzeniami, że baran rogami uwikła się w krzakach, anioł pański powstrzymał rękę Abrahama i po prostu złożył zamiast Izaaka w ofierze tego barana. List do Hebrajczyków wyjaśnia, że Abraham tak naprawdę wierzył w zmartwychwstanie, wierzył Bożej obietnicy, że na pewno od Izaaka będzie nazwane jego potomstwo. Posłuchajmy uważnie. Zobaczmy. 11 rozdział listu do Hebrajczyków od 17 wersetu. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano: od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. To też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Czyli Abraham wierzył, że jeśli nawet zabiłby, nie daj Boże, swego syna, to Bóg go wskrzesi z martwych, bo dał mu obietnicę, że on będzie dziedzicem. Przez niego przyjdzie dalsze potomstwo. Ciekawy szczegół jest też w Księdze Rodzaju, w 22 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, gdzie jest powiedziane, że Abraham rzekł do sług swoich, w wersecie 5, zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Czyli on wierzył, że wróci z żywym Izaakiem.
Był to naprawdę mąż wielkiej wiary. Drodzy, moglibyśmy jeszcze dużo na ten temat powiedzieć, ale omówiliśmy trzy postacie: Hioba, Abrahama i Sarę. Nie mieli oni łatwego życia. Z konieczności ograniczyliśmy się do pewnych tylko szczegółów. To jest przebogata historia. Ale to było życie szczęśliwe. Szczęśliwe bowiem jest życie z prawdziwym Bogiem, z Jego przychylnością, z Jego łaskawością nad nami, choćby działy się czasem trudne rzeczy. Hiob był szczególnie, wyjątkowo boleśnie doświadczony, ale Bóg obrócił to zło w dobro. Abraham, Sara, można powiedzieć po ludzku, pogorszyli sobie. Zamieszkali zamiast w domu, w luksusach, na owe czasy pod namiotem i nie mieli nawet własności tej ziemi załatwionej, prawda? Tak jak teraz załatwia się to tutaj w naszych warunkach u notariusza. Więc cóż można powiedzieć? Jednak tak naprawdę sobie poprawili, bo byli z Bogiem, bo mieli cudowne obietnice, a wcześniej, owszem, w większym luksusie, ale w otoczeniu bałwochwalstwa, w otoczeniu pogaństwa, w otoczeniu grzechu. Więc opatrzność Boża czuwała nad wszystkimi tymi sługami Bożymi. Opieka Boża była nad nimi, nad tymi sługami Bożymi, nad tą służebnicą pańską. I chociaż mieli trudności, chociaż popełniali błędy, chociaż nie byli doskonali, Bóg wyprowadził wszystkich ich na prostą drogę. Bóg przyznaje się do nich i nie wstydzi się ich, i oni znajdą się na pewno w Królestwie Bożym. Bądźmy tacy jak oni. Miejmy realne podejście do życia, że życie chrześcijańskie nie zawsze będzie łatwe. Ale nie zamienilibyśmy tego życia na inne, bo moim szczęściem być blisko Boga, jak powiedział psalmista w psalmie 73. I niech taka myśl nam towarzyszy. Amen.